Zapomnijcie Hansa Landę. Walter Keane to dopiero potwór. Wielkie oczy to prawdziwa historia malarki Margaret Keane, której mąż przypisywał sobie autorstwo jej obrazów. Keane znana była głównie z kiczowatych malunków wielkookich postaci, ale co tam, mi się one podobają. Wielkie oczy to wielki powrót Tima Burtona do wysokiej formy. Jego nadworny kompozytor, Danny Elfman, też wraca do swoich starych, zgranych melodii. Ciemiężoną artystką jest bardzo krucha Amy Adams, a w jej męża potwora wciela się Christoph Waltz, ale i role drugoplanowe obsadzone są znakomicie. Walter Keane twierdził m.in., że musiał podawać się za twórcę dzieł żony, bo w przeciwnym wypadku jej obrazy by się nie sprzedawały i mógł mieć rację. Tak czy inaczej, nikt mnie nigdy o bycie feministycznym działaczem nie posądzał, ale po wielkich oczach mogłoby to się zmienić. Być może jeszcze nigdy nie widziałem filmu, który tak bardzo nastrajałby do walki o prawa kobiet. Wielkie oczy robią to dość subtelnie. Kawał znakomitej filmowej roboty Tima Burtona. Burton nie ustrzegł się jednak błędów, nie potrafił zastopować pędzącego jak walec Waltza. Walter Keane to postać straszniejsza chyba nawet od Hansa Landy. Tym bardziej więc, gdy zobaczycie nieśmieszną komediową scenę w sądzie z jego udziałem, nie zrozumiecie, jakim prawem znalazła się w filmie. Jakim prawem w ogóle została nakręcona? Kto mógł pomyśleć, że to dobry pomysł? Nie mam pojęcia. Koszmar. Zwłaszcza, że w tak dobrym filmie.